To jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnego funkcjonowania. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Cześć! Mamy dzisiaj 1 sierpnia 2019 roku, a Ty słuchasz 12 odcinka podcastu Głowa Rządzi. Zanim jednak przejdę do przedstawienia mojego dzisiejszego gościa, chciałbym zaproponować pewien deal. W związku z faktem, że zawodnicy wielu dyscyplin sportowych powoli zaczynają sezon lub przynajmniej przygotowania do niego, chciałbym zachęcić zawodników, trenerów i rodziców do korzystania z usług treningu mentalnego oferowanych przez wykwalifikowanych psychologów sportu. Z tej okazji przygotowałem dla słuchaczy podcastu pewien prezent. Otóż do każdej pierwszej konsultacji indywidualnej zamówionej w sierpniu bieżącego roku na hasło podcast dorzucam od siebie moją książkę pod tytułem Ile sił w głowie? Tak jako suplement i inspirację do naszej pracy mentalnej. Myślę, że to proste i fajne. A teraz do meritum. Gościem 12 odcinka podcastu jest Przemysław Lis, obecnie trener kadry narodowej w gimnastyce sportowej Azerbejdżanu. Złapaliśmy się niedawno, gdzieś w przerwie między naszymi obowiązkami zawodowymi i pogadaliśmy sobie o współczesnym sporcie. Oczywiście punktem zaczepienia była gimnastyka sportowa, no bo tutaj nie mogło być inaczej. Uważam jednak, że nasza rozmowa jest przystępna dla zwykłego śmiertelnika i może przebrać charakter uniwersalny. Dotykamy w niej wielu ważnych rzeczy, między innymi mówimy o przygotowaniu mentalnym do rywalizacji na najwyższym poziomie, budowaniu ścieżki kariery i poszerzaniu własnych horyzontów, relacjach na linii trener-zawodnik, różnicach kulturowych w świecie danej dyscypliny sportu, wczesnej specjalizacji sportowej i roli rodzica w rozwoju młodych zawodników. Tych tematów jest naprawdę dużo. Nie chcę tutaj ich wszystkich zespoilerować. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć panie i panowie, prosto z Baku, trener Przemysław Lis. To jest 12 odcinek podcastu Głowa Rządzi. Jest dzisiaj ze mną trener gimnastyki sportowej Przemysław Lis, były trener kadry Polski i obecnie trener kadry, uwaga, Azerbejdżanu. Cześć Przemek, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do tego podcastu. Cześć, cześć, witam Cię Grzegorz, witam wszystkich słuchaczy. Między Polską a Azerbejdżanem dwie godziny różnicy, jesteś dwie godziny do przodu. Jaka pogoda obecnie w Baku? Obecnie w Baku pogoda jest wakacyjna, 34 stopnie, więc codziennie wakacje połączone z ciężką pracą. Zupełnie jak w Gliwicach, też mamy około 30 stopni. Globalne ocieplenie widać, wydaje się nam wszystkim we znaki. Słuchaj Przemek, chciałbym dzisiaj przede wszystkim porozmawiać o gimnastyce sportowej, no bo o czym innym moglibyśmy rozmawiać, ale przede wszystkim o Twoim podejściu do trenowania i o tym, w jaki sposób podchodzisz do swoich podopiecznych, bo wiem, że podchodzisz wzorowo i myślę, że wiele osób może się wiele nauczyć od tego, od Twojej filozofii pracy. Zanim jednak o to zapytam, to chciałbym zapytać, jak w ogóle się zaczęła Twoja przygoda ze sportem i dlaczego gimnastyka? Dlaczego gimnastyka? To bardziej wina i prezent moich rodziców. Jestem rocznika 86, byłem bardzo ruchliwym dzieckiem, który nie mógł siedzieć w domu. Rodzice zabrali mnie do Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie wiadomo, wszystkie sporty jak szermierka, pływanie, judo. Po kolei wchodziliśmy po każdych zajęciach. Niestety
Nie spodobało mi się na samym końcu Pałacu Młodzieży, była ostatnia sala, ostatnia nadzieja chyba rodziców, żebym gdzieś tą energię mógł spożytkować. Była to gimnastyka, sala gimnastyki sportowej. No i rodzice zaprowadzili mnie tam na zajęcia. Trener mój pierwszy, Edward Górny, świętej pamięci, zrobił mi kilka ćwiczeń i po obejrzeniu tego powiedział, że nie będę pracował z ogólnorozwojową grupą, tylko od razu weźmie mnie do grupy gimnastyki sportowej i mam po prostu powtarzać. Zobaczył w tobie jakiś potencjał. Tak, pamiętam, dziś bym pokazał kilka podciągnięć, podciągnął się 10 razy w wieku 7 lat, pompki, salta, już skakałem, więc sam był zszokowany, zaprosił mnie następnego dnia i powiedział po prostu powtarzać to, co koledzy robią w grupie. I tak od 97 roku zaczęła się moja przygoda z gimnastyką, można powiedzieć. Nie miałeś z tym problemu? Nie miałem problemu. Codzienne treningi po szkole, rodzice zawsze mnie wspierali, więc bardzo przyjemny sport dla mnie. Przede wszystkim tak mi się wydaje. Czyli startowałeś w wieku 7 lat? W wieku 7 lat. I co było potem? Pierwsza klasa podstawówki, zacząłem gimnastykę sportową, chodziłem do normalnej szkoły, mieszkałem w Czeladzi i z Czeladzi do Katowic codziennie na autobusikiem na treningi. W 2000 roku, 99-2000, z roku na rok rozwijałem się bardzo dobrze, goniłem kolegów z grupy, zajmowałem ostatnie miejsca w grupie i potem z roku na rok w grupie byłem najlepszy, można tak powiedzieć. I w 99 roku przyjechała do mnie, znaczy się do mnie, do klubu Pałacu Młodzieży Katowice, kobieta, która była dyrektorem Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Gdańsku i powiedziała, że chcą Przemka zaprosić do kadry narodowej, zawodniki, widzą w nim potencjał. I po prostu zdecydowaliśmy, rodzice mocno nie naciskali, powiedzieli, żeby to była moja decyzja przede wszystkim, oni będą mnie wspierać. Miałem akurat do 14 lat, chciałem spróbować i tak się zaczęło po prostu praca w kadrze od 2000 roku do 2007 roku. Pracowałem, trenowałem w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Gdańsku i tak zaczęła się moja kariera na wyższym stopniu. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa... Igrzyska Olimpijskie niestety się nie udało, ale różne Puchary Świata, różne finały Pucharów Świata, wszystkie te zawody międzynarodowe na wysokiej arenie były osiągnięte, więc w jakimś stopniu jestem spełniony. W 2007 roku skończyłem trenować pracę z kadrą, młode ego, zatyczki z trenerem. Postanowiłem zakończyć karierę i zacząłem pracę jako trener w klubie Iskra w Zabrze. I zanim przejdziesz do tego rozdziału trenerskiego, to jeszcze chciałbym zapytać o to, co teraz z perspektywy czasu uważasz za swój największy sukces sportowy w roli zawodnika? W roli zawodnika na pewno uczestniczenie na Mistrzostwach Świata. Byłem filarem drużyny. Jest taka teoria, że na każdych zawodach trener ustala taktykę od pierwszego zawodnika do piątego, kto idzie pierwszy, żeby podnieść całą drużynę, więc mentalnie dla mnie zawody takiej rangi były bardzo mocną adrenaliną, bardzo pozytywną i dobrze sobie radziłem ze stresem i na każdym przyrządzie szedłem jako pierwszy, ponieważ byłem najmocniejszy mentalnie, można tak powiedzieć, żeby wesprzeć całą drużynę. Do największych sukcesów, na pewno piąte miejsce na Pucharze Świata w ćwiczeniu na drążku, finał wieloboju Mistrzostw Europy, no i na każde, no reprezentowanie przede wszystkim, orzełka na piersi na takiej rangi zawodach, to jest coś przyjemnego. To jest taki mój sukces. No i 7 lat bardzo ciężkiej pracy z trenerem Andrzejem Lewitem, który pochodził z Ukrainy, z trenerem Piotrem Mikołajkiem i trenerem Adamem Koperskim, więc no, pokazali naprawdę, jak wygląda gimnastyka na tym najwyższym poziomie, że to nie są
jakieś zabawy z kotka i myszką, można tak powiedzieć. Okej. Okay. Dobrze. I teraz interesuje mnie jeszcze też z perspektywy psychologicznej to przejście z roli zawodnika do roli trenera, bo tak jak zaczynałeś o tym opowiadać, to było prawie, że z dnia na dzień. Można tak powiedzieć. Jak to wygląda? Można tak powiedzieć. W 2007 roku skończyłem pracę z kadrą i nie chciałem w ogóle patrzeć na żadne sporty, żadną gimnastykę, żadne siłownie, nic, po prostu chciałem się odciąć i szukałem jakichś różnych rozwiązań, różnych prac, ale niestety w ogóle nie zakładałem, że będę trenerem po tych latach spędzonych na kadrze. Nie zamierzałem łapać się za to, ale niestety próbowałem różnych prac, ale nie wychodziło, nie było to coś. Dostałem telefon z klubu, czy nie chciałbym zostać trenerem. No i tak powiedziałem, że oczywiście spróbuję. No i jak już szedłem pierwsze kroki na salę, zacząłem oczywiście pracę od małych dzieci. Pierwsze dwa tygodnie telewizor wyłączony, nie rozmawiać w domu, ma być cisza, w głowa pęka. Ale jakoś tak, jakoś mogę powiedzieć, że było to początkiem mojej pracy jako trener. Spodobało mi się bardzo. Przede wszystkim radość dzieci, jak dorastają, jak się rozwijają, to było chyba najlepsze prezenty, jakie mogą być. No i tak zostałem do dzisiejszego dnia w tej pracy. No. Spodobało mi się to i poczułem, że jednak wejście na salę, wdech tej pachnącej magnezji i tego smrodu przyrządowego, to jest to, co lubię, to, co kocham, można powiedzieć. No. Ja, prowadząc trening wyobrażeniowy dla zawodników, w którym oczywiście ważna jest stymulacja różnych zmysłów, to z doświadczeń w pracy z zawodnikami różnych dyscyplin wiem, że każda dyscyplina ma swój specyficzny zapach. Oczywiście. I zapach specyficzny dla gimnastyki to jest magnezja. Stare maty, brzydko pachnące gąbki, takie różne kurze, nie kurze. Tak to wygląda. No. Trzeba to poczuć, to trzeba wejść zobaczyć. Oczywiście nie na każdym, bo na nowej hali na początku pachnące jest, ale potem i tak za kilkanaście lat przychodzi ten zapach, który czuje, że to jest to. Nie da się od tego uciec, co? Oczywiście, że nie. No dobra, no to idąc dalej, 2007 rok, zostajesz trenerem dzieciaków w Zabrzu i 7 lat później już jesteś trenerem kadry narodowej. Co się wydarzyło w przeciągu tych 7 lat, że znowu zrobiłeś taki skok? Co się wydarzyło? O kurczę, to było w 2007, zaczynałem pracę z gimnastyką męską, z chłopakami z pierwszej klasy zaczynaliśmy razem z różnymi trenerami do czwartej, piątej klasy prowadziłem tych chłopaków. Potem przyszło dwóch zawodników juniorskich, gdzie poprosili mnie o współpracę z nimi, żeby wejść z nimi na poziom kadrowy juniorów, a po doświadczeniach pracy w Gdańsku jako zawodnik mniej więcej znałem różne treningi, jak im pomóc na wejście na szczebel kadry juniorów, gdzie chłopaki potem utrzymali kwalifikację do Mistrzostwa Europy, jeden z nich. Więc też to jakiś sukces jest. No i potem, jak to się mówi, dalej pracowałem, ale praca w klubie mnie nie satysfakcjonowała, jak najbardziej zarobki też nie. Rodzina, mieszkanie, wszystko trzeba było utrzymywać, więc postanowiłem zmienić coś w swoim życiu i zacząłem działać. Tak jak mówiłem, wysłałem około 140 CV do wszystkich federacji gimnastycznych, klubów, jakich są na świecie, jakich znalazłem, jakich znałem i odezwał się kraj Australia, który zasponsorował moją wizę, bilet, no wiadomo, dali mi kontrakt na 2 lata. Do pracy w klubie z facetami i mężczyznami i kobietami. Można powiedzieć, z dziećmi, przepraszam. No i przyleciałem do Australii w 2012, nie pamiętam dokładnie miesiąca, no i zaczęliśmy pracę w klubie w Australii przez prawie rok czasu, gdzie w końcówka już roku zadzwonił do mnie dyrektor sportowy, obecny wiceprezes gimnastyki sportowej kobiet,
Czy nie chciałbym pracować z kadrą narodową gimnastyki sportowej kobiet w Polsce? No, ja jak najbardziej zgodziłem się, ponieważ było gdzieś to w moich planach, w moich celach, marzenie, prowadzenie kadry, wyjazdów znowu na Mistrzostwa Europy Świata i powiedziałem oczywiście, że zgadzam się. Ale żeby w Polsce cię zauważyli i docenili, musiałeś wyjechać aż do Australii? Tak myślisz? Tak mi się może tak i było po prostu. Wydaje mi się, że nie było może innego trenera. Zrezygnowali z trenerów takich jak Białoruś, Rosja, Ukraina, ponieważ tam metody szkoleniowe są bardzo inne. I dostałem telefon i bardzo ucieszyłem się. I było gdzieś to spełnienie moich marzeń. I zacząłem pracę w 2013 roku, w październiku, moje wejście na salę do kadry gimnastyki sportowej kobiet. 4 lata tam pracowałeś. Czy od 2013 do 2018 roku. To 5. Grudnia, do grudnia, dokładnie tak. W tym czasie jedne igrzyska w Rio. W tym czasie igrzyska w Rio, finał Mistrzostw Europy w ćwiczeniu na skoku i kilka medali złotych, srebrnych, brązowych na Pucharach Świata z zawodniczką, z zawodniczkami. To był dla ciebie dobry czas, praca z kadrą? Podziel się jakimiś wspomnieniami. To był dla mnie chyba najlepszy czas jako pracy, jako trener. Zawsze, tak jak mówię, chciałem być tym trenerem kadry, tylko nie brałem to aż, nie brałem to tak bardzo do siebie, ponieważ wiadomo, jak to presja, co mi powiedzą, jak wyniki, kiedy ja bardzo cieszę się, że mogłem pracować z grupą zawodniczek, które chcą osiągać cele jak najwyższe i to był mój motor napędowy do pracy, a wiadomo, była zawodniczka Katarzyna Jurkowska-Kowalska, która była numerem 5-4 w kadrze. Po jednej rozmowie przed startem powiedziała, że chce jechać na Igrzyska Olimpijskie. Powiedziałem jej, że jak najbardziej jej pomogę. Najważniejsze, co musi wierzyć. Kiedy powiedziałem w zarządzie, że Katarzyna Jurkowska w 2013 roku pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, cały zarząd parł śmiechem. Było to niedowierzanie. A jednak można. Okay. Więc nie pojechałem jako zawodnik na igrzyska, pojechałem jako trener, więc done. Można powiedzieć bucket list, można odczepić, igrzyska Rio zostały spełnione. Największa radość oczywiście był to finał Mistrzostw Europy. Na skoku było to zaplanowane. Zawodniczka, która nie skakała do wejścia do finału, zawodniczka musi skakać 2 skoki, nie skakała 2 skoków. No i skakała później 2 skoki, była najlepszą zawodniczką w Polsce, więc gdzieś tam małymi kroczkami do przodu można osiągnąć to, co się planuje. To tak jeżeli... sobie myślę teraz i układam w głowie to kolejne pytanie, jak je zadać, żeby ono było poprawne, ale zastanawiam się, na ile możesz podzielić się swoim know-how i właśnie swoim podejściem trenerskim, które zadziałało cuda w przypadku współpracy z Kasią Jurkowską-Kowalską. Dlaczego ona pojechała z tobą do Rio? Ja, tak jak mówię, ja mam taką teorię, trener jest osobą do pomocy i on tylko pomaga wspiąć się na wyżyny zawodniczką. Nie jestem trenerem, który krzyczy, zmusza, stosuje metody znęcania się nad zawodnikiem. U mnie tego nie ma, ja krzyczeć nie potrafię, to jest może mój największy minus, może największy plus. Jeżeli jest mowa negatywna, potrzebuję naprawdę na to dzień, dwa, żeby dopiero negatywnie się nabuzować, żeby potem z tymi dziewczynami rozmawiać negatywnie. No nie, ja bardziej nie jestem zły, bardziej jestem smutny i serce mi boli, że nie mogę wyciągnąć jak najwięcej. Jak ja pracowałem, przede wszystkim feedback, pozytyw, negatyw, pozytyw. Zrobiłeś element, tutaj wykonałeś go dobrze, tutaj troszkę ci nie wyszło, ale na końcu naprawdę postarałeś się super. I pozytywne nastawienie do treningu tych dziewczyn to jest, wydaje mi się, nie, 80% tego, co zrobiły ze mną współpracować. To jest najważniejsze. Pozytywne, pozytywne emocje, pozytywne wsparcie. Oczywiście na zawodniczkom, które pracują na 100%, które oddają się temu sportu jak najwięcej. Nie zawodniczkom, które się lenią, tylko te, które chcą, myślą tak jak ja i pozytywne, pozytyw to jest. Pozytyw, pozytyw, pozytyw i pozytyw. Słowo klucz.
dla trenera Przemysława Lisa. Słowo klucz. Tak, oczywiście są gorsze dni, lepsze dni, ale trzeba wiedzieć, jaki ma się ten dłuższy cel do osiągnięcia i małymi kroczkami dążyć do niego. A każde zawody, każde przygotowanie to jest tylko jak ten przystanek autobusowy, gdzie jeszcze nie dojechał do ostatniej stacji. Ale najważniejsze pozytywne wsparcie przede wszystkim. No właśnie, zawodnik. Bo powiedziałeś o tym, że trener jest taką osobą, która pomaga, ale to zawodnik musi uwierzyć. Oczywiście. No i teraz poczekaj, bo ty jako trener też bardzo mocno uwierzyłeś właśnie w to, że Kasia może pojechać na Igrzyska Olimpijskie w Rio i zrobiłeś coś absolutnie niekonwencjonalnego, wręcz szalonego. Możesz opowiedzieć o tym akcie? Oczywiście. Na początku sobie chciał powiedzieć, jeżeli nie wierzysz w to, co robisz, nie zaczynaj pracy w ogóle, że jakiejkolwiek, czy to w sklepie, czy to w autobusie, czy na sali, obojętnie jakiej pracy się podejmujesz, nie ma serca, nie będzie wyniku, nie będzie rezultatów, więc nie wierzysz w to, co robisz, nie łap się za to. Taka jest moja opinia, ja tak na to patrzę. Ale też jeśli środowisko i ludzie, którzy cię otaczają, wierzą tak samo mocno w to, co ty robisz, no to jest wszystko potęgowane. I ty to zrobiłeś w taki sposób, o którym chcę, żebyś sam opowiedział, bo dla mnie to było coś fenomenalnego. Praca z Katarzyną zaczynała się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Dziewczyna była bardzo stłamszona przez poprzednich trenerów, którzy pochodzili z Białorusi. Była bardzo wgnębiona mentalnie, psychicznie. Zaczynaliśmy od prostych rzeczy, gdzie się bała, nie potrafiła ich wykonać. Normalnie czas na przyrządzie jest około 40 minut, 45. My spędzaliśmy około półtorej godziny na zrobieniu, nie wiem, może trzech elementów, gdzie normalnie robi się po 20-40 elementów w czasie tego czasu na przyrządzie. Była bardzo przestraszona, nie wierzyła, nie, naprawdę to, co było, to było, można powiedzieć, kosmos. Oscar dla niej za to, że tak się otwarła i każdy dzień, każdy spędzony na treningu, każde rozmowy, wszystko było robione na wierze w siebie przede wszystkim. I to, co zrobiła, był naprawdę kosmos. No każdy trening, każdy dzień, każde zawody, nawet jak były zgrzyty na zawodach, to od razu brałem ją ze sobą i mówię, była sytuacja na Mistrzostwach Świata w Glasgow, gdzie start był bardzo zły, nieudany, był to 2015 rok, rok przed igrzyskami. Powiedziałem kilka słów za dużo. Sytuacja, Kasia mówi, że ona idzie teraz do autobusu, jedzie do hotelu. Ja mówię, ty nie idziesz do autobusu, idziemy na spacer, na nogach wracamy do hotelu, musimy to szybko wyjaśnić. No i tak jak mówię, rozmową wszystko można było uzyskać i ciężką pracą. Jest dużo, dużo. Tak jak mówię, no Kasia była bardzo stłamszona, bardzo niewierną osobą w siebie. Tak, ja w nie, można powiedzieć, ja w nie bardziej wierzyłem niż ona w siebie. Mhm. Ale małymi kroczkami gdzieś tam to osiągnęła. No była to ciężka praca. To było psychicznie, fizycznie, zmiany systemu treningowego, zmiany mentalności, zmiany podejścia do zawodu, zmiany do, no, wszystkie aspekty trzeba było obrócić o 180 stopni. Mhm. Miała oczywiście potencjał na super zawodniczkę, no tylko tak jak mówię, głowa była w koszu na śmieci. Oczywiście nie obrażając Katarzyny, tylko mówię, jak tamtejsi trenerzy ją potraktowali po prostu. Może bardziej można by wręcz powiedzieć, że to głowa była koszem na śmieci. Dokładnie. No Katarzyna była przez 2-3 lata robiła tylko jeden przyrząd równoważnie na wszystkich przyrządach, takich jak ćwiczenia wolne poręcze i skok. Bała się po prostu, nie chciała ich robić. No, wróciliśmy do wieloboju i została numerem jeden w Polsce, więc była to naprawdę długa praca każdego dnia, każdego miesiąca, gdzie naszym celem były Igrzyska Olimpijskie, więc ja wiedziałem, że każde zawody to jest tylko krok, nawet jak nie poszło, nawet jak nie wyszło, to i tak to jest jakieś doświadczenie, idziemy dalej. Ale też to, do czego ja chciałem nawiązać i nie wiem, na ile to jest prawdziwa historia, bo słyszałem ją od was tylko raz i nie wiem, czy mnie nie wkręcaliście, ale jako trener... Wierzyłeś w ten wyjazd do Rio tak bardzo, że przed igrzyskami zrobiłeś sobie tatuaż. Oczywiście, to tak. To jest prawda. Choć tak było, to nie jest żaden kit. To jest prawda. Zrobiłem sobie, akurat tatuaż był na dwie sesje dniowe, więc pierwszą sesję zrobiłem sobie przed wyjazdem, przed kwalifikacjami, ponieważ wiedziałem, że, no można powiedzieć, że wiedziałem, że zrobi tą kwalifikację. Ale co to był za tatuaż?
Co on przedstawiał? Tatuaż był na górze Jezus z plażą, no z Rio po prostu, część Rio. Rio, wytatuowany Jezus w Rio. O, można tak powiedzieć. Górujący nad plażą Copacabana. Dokładnie. Dokładnie tak. I ty ten tatuaż sobie zrobiłeś i pokazałeś zawodniczce przed jej kwalifikacją? Czyli jak już się zakwalifikowała? Nie, po prostu poszliśmy, mieszkaliśmy w hotelu, na którym był basen, więc po starcie poszliśmy na basen i zobaczyła, że mam część już, część tatuażu zrobionego i mówiła, że ja cię chyba zabiję, trenerze, co ty zrobiłeś. A jak mi się nie dostałam, to spokojnie, wszystko było zaplanowane. Niesamowity jesteś. Tak mega. O, gdzieś tam, wiadomo, jest ta pewność siebie, ale to bardziej w środku tego. Nie pokazuję tego na zewnątrz, więc na zewnątrz staram się być skromną osobą, niewidoczną, szczególnie na zawodach, ponieważ największą pracę, którą wykonuję, to moim zdaniem to jest zawodnik i tym bardziej, że musi się pokazać na zawodach to, co on wykonał, więc ja się staram na zawodach być w cieniu, niewidoczny. Święto to jest dla zawodnika udział, start, okay, zawodu. Super. I tyle. Ja jestem tylko odpowiedzialny za punkty, jakie zrobiła i czy one się zgadzają z moim planem, czy nie. Jak nie, no to trzeba zmienić plan. Słuchaj, no to, tak to od Pałacu Młodzieży przez Gdańsk, Australię, kadrę narodową Polski, kobiet, igrzyska w Rio, a teraz Azerbejdżan. Jak tak. Te twoje sportowe ścieżki zaprowadziły cię do Baku? Po igrzyskach w Rio Katarzyna była jedyną zawodniczką, która otrzymała kwalifikacje ze wszystkich sportów gimnastycznych w Polskim Związku. Był to dla nas wielki sukces, dla niektórych ludzi nie był dobry sukces. Gdzieś to tam potem trzymało się we mnie długo po igrzyskach. Moje problemy osobowe nie były słabe, były mocne. Gdzieś to przeżywałem bardzo długo. Nie mogłem się z tym jakoś pogodzić. Nie mogłeś się pogodzić z tym, że nie dostałeś odpowiednio doceniony przez Polski Związek Gimnastyczny, czy z czym dokładnie? No wydaje mi się, że w związku nie było czegoś takiego jak systemy motywacyjne, bonusowe itp. itd., więc z takimi rzeczami się nie spotkałem. Jedynie co mogę podziękować za to, że otrzymałem tę pracę, ale był to odebrane jako porażka. Jako start nie był udany Katarzyny, było to odebrane jako porażka. Bronienie się, co my powiemy teraz w ministerstwie, jak to będzie wyglądało. No i gdzieś to tam mi w sercu na końcu zostało, więc z jednej strony bardzo cieszyłem się, że jadę na igrzyska, z drugiej strony tak potem myślałem, po co ja tam w ogóle pojechałem, więc czekasz tam 20 lat, żeby na te igrzyska pojechać, a potem wszystko gdzieś myśli przychodzą takie, że może jednak nie, może by było wszystko tak fajnie, wszystko super i w ogóle. No i po 2 latach spędzonych w Polsce Katarzyna zrezygnowała, miała krótką przerwę. I w 2018 roku poprowadziłem kadrę do Mistrzostwa Świata, gdzie mieliśmy zdobyć 24 miejsce, zdobyliśmy bodajże 21. I postanowiłem, że to będą moje ostatnie zawody i chciałbym coś zmienić. Dostałem telefon od Azerbejdżanu znowu, czy nie chciałbym pracować w Azerbejdżanie z kadrą. Znowu? Czyli oni już cię gdzieś tam namierzyli wcześniej i bodźcowali? Właśnie na tych, od września już dostawałem telefony od menadżerów, od trenera, który też tutaj pracował, czy jestem zainteresowany. I na Mistrzostwach Świata w trakcie tych zawodów odbyły się kilka rozmów i powiedziałem, że jak najbardziej, ale najpierw chciałbym przylecieć na 2 tygodnie, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i podjąć decyzję, czy zostaje, czy nie. No i tak to się stało, że w grudniu przyleciałem, zaprosili mnie na 2 tygodnie. Pierwszy tydzień zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, jak trenerzy pracują. Drugi tydzień pokazałem, jak ja pracuję, mój program, wziąłem tą najlepszą zawodniczkę, seniorkę, żeby popracowała ze mną. No i tak standardowo, tak samo jak z Katarzyną, usiedliśmy, jaki jest twój cel, jakie są twoje marzenia. Czarno na białe, nie ma może, czy chcesz jechać na igrzyska, czy nie. Powiedziała, że tak. Spytałem się, czy to szczerze mówi, czy to na 100%. Powiedziała, że tak. No jak najbardziej przyjadę do ciebie i ci pomogę. Mają małe dzieci, mają 2007 roczny, 2008. Dobrze zapowiadająca się kadra na Paryż 2024. Mm-hmm. Ale na razie skupiam się na 29 lipca. I na razie jest dużo pracy tutaj i zacząłem pracę w Azerbejdżanie od stycznia, bodajże 5. No to już wiesz,
za tobą ponad pół roku. Pół roku jest pracy, dzieci, serce po prostu pęcznieje z radości, jak są wdzięczne, jak pracują, jak oddają serce do pracy, to jest po prostu coś naprawdę pięknego. To mnie po prostu trzyma. To też mnie mniej więcej, nie tylko te Tokio, ale też te dzieci mnie kupiły, moje serce do pracy tutaj z nimi. Mhm. Są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. W jakim języku ty z nimi pracujesz? Oprócz oczywiście w języku gimnastyki sportowej, bo on jest uniwersalny. No wiadomo, na początku w języku migowym. Część, jedna ta zawodniczka, która szykuje się na Igrzyska Olimpijskie, umie mówić po angielsku, rozmawia po angielsku. Z trenerami porozumieje się po angielsku i po rosyjsku. Generalnie język rosyjski tutaj jest językiem takim urzędowym. Rosyjski i azerbejdżański, ale większość ludzi po rosyjsku rozmawia. No wiadomo, przede wszystkim jak zaczynają pracę, to z federacji powiedziałem, nie będzie języka, nie będę zaczynał pracy. Bo to nie chodzi o plan treningowy, o system, tu chodzi o dotarcie do głowy zawodnika, a nie jaki ja system stworzę. Nie będę wiedział, co mam w głowie, to nawet nie mam co zaczynać pracy. Mm-hmm. No i nauczyciel języka rosyjskiego, tak powolutku małymi kroczkami do przodu. Doświadczyłeś takich trzech światów kultury gimnastycznej. Polski, Australii i Azerbejdżanu. Mógłbyś jakoś zestawić te trzy światy ze sobą? Podobieństwa, różnice, to, co ci się podobało, to, co ci się nie podobało w kulturze gimnastycznej tych trzech krajów. Wszystkie takie przemyślenia i refleksje będą na pewno bardzo ciekawe. Na pewno wszystkich w tych trzech krajach przyrządy są takie same. Wszystkie sale pachną magnezją? Wszystkie sale pachną magnezją, to się nie zmienia. W Azerbejdżanie rodzice nie stanowią żadnych wyzwań, więc są bardzo otwarci, nie negują żadnej pracy trenera. Nie, po prostu ich zadaniem jest zaprowadzić dziecko na salę i odebrać dziecko z sali i wspierać ich w domu. I to jest w przeciwieństwie do rodziców w Polsce czy w Australii? Do rodziców w Australii gimnastykę bardzo traktowali, no jak to można powiedzieć, rodzic, zawodnik i trener. Taka była kolejność tej współpracy, więc rodzic tam miał największe zdanie do pracy dziecka, czy jest zmęczony, czy nie jest zmęczony, od razu głosy do szefostwa, że to trzeba zmienić, więc plan treningowy na wysokim poziomie był bardzo ciężko do zrealizowania. Generalnie plusem było to, że 365 dni w roku chodziło się w klapeczkach i było bardzo gorąco i cieplutko. I były wielkie pająki i jadowite węże. Wiem, jak to wygląda w Australii. No akurat jest, wszystkie te pająki i węże są na środku, tam jest wielki burz, a przy oceanie jest pięknie, pięknie można żyć. Co do Polski, no to tak jak mówię, wszystko zależy od poszczególnego dziecka, rodzica, przede wszystkim od góry, jak funkcjonuje cała federacja poprzez zarząd, sekretarza, trenerów. Można to, przez pewien moment było bardzo, bardzo dobrze, niczego nie brakowało. Rodzice, wiadomo, jak wszędzie, chyba są bardzo roszczeniowi, oczekują od trenerów, żeby te dzieci były jak najlepsze, tylko czasem nie zdają sobie sprawy, że dziecko, które nie będzie mistrzem świata, nie predysponuje, może być mistrzem Polski, więc też te rodziców, kiedy jest bardzo dobrze, kiedy jest bardzo źle, wina jest cała trenera, dziecka w ogóle. Ale okay, nie oceniam to jakoś negatywnie. No. Jest w Polsce bardzo dobrze się pracowało i też bardzo ciężko się pracowało. To są dwa aspekty tego. No. Nie chcę mówić żadnych negatywnych rzeczy, bo spotkałem rodziców bardzo dobrych, do których dzisiaj mam kontakt i rozmawiamy. Są rodzice, którzy, jeżeli raz noga nie powiodła się, nie znają trenera, zero kontaktu, po prostu dziecko zabrać, bez pytania, bez dziękuję, albo tego drugiego gorszego słowa, zabrali, odeszli. Nie jedno dziecko, drugie, trzecie, czwarte, więc tego nigdy nie rozumiałem, dlaczego tak można robić, ale gdzieś to w pewnym czasie człowiek się uczy cały czas, potem to było dla mnie normalne, można tak powiedzieć. Mhm. No,
A co z infrastrukturą? Bo wiesz, mówisz, że przyrządy są takie same, tak? I w Polsce, i w Azerbejdżanie, i w Australii. Tak. Ale przecież jak nasz Leszek Blanik zostawał mistrzem olimpijskim, to tak. Wychodziły dokumenty pokazujące warunki, w jakich on musiał trenować, jak musiał otwierać te drzwi na korytarz, żeby wziąć odpowiedniej długości rozbieg do swoich skoków. Jak najbardziej. Pamiętam to, razem trenowaliśmy, więc pamiętam te wybiegi z korytarza. No właśnie, no to jak z tymi warunkami, bo infrastruktura jest też cholernie istotna. No bez infrastruktury odpowiedniej ciężko o wychowanie mistrza. Od skali europejskiej, na sali, na której trenujemy, ja ją nazywałem garaż. To był taki garaż na autobusy, na motory. Autentycznie. Autentycznie. Przyrządy, oczywiście związek starał się jak najbardziej pomagać, lecz od 1 do 10, myślę, że 3-4 daje ocenę sali, jaka była między Australią a Polską. To jest 3, w Australii było 7, w Azerbejdżanie jest 10. Jest okay. Po prostu, w Polsce no nie było, nie, sala była mała przede wszystkim, nie było sprzętu pomocniczego, gdzie można by go było rozłożyć, a nie zabijać czas ustawianiem jego, chowaniem jego, żeby tylko żeby po prostu na nim trenować. Sala była po prostu niedostosowana do pracy kadry narodowej, chociaż wynik też można było zrobić, no ale tutaj jak mówię, to dziecko musiało być wybite, jak na przykład Katarzyna Jurkowska. No. Czyli w Azerbejdżanie jest pod względem sprzętowym, infrastrukturalnym full wypas. Azerbejdżanie pod względem sportowym, fizjoterapeuci, przygotowanie fizyczne, masaże, no wszystko, niczego nie brakuje, tylko pracować. Okay. Zrobić plan i pracować. Wszystko federacja ma taką ideę, robi wszystko, aby pomóc trenerowi, żeby mu niczego nie brakowało. I ty to czujesz jako trener pracujący obecnie dla kadry Azerbejdżanu? Czujesz, że to nie są tylko puste słowa, ale rzeczywiście za tymi słowami też stoją konkretne działania. Tak, tak. No przede wszystkim jest komfort pracy. Kiedy jest jakiś problem, wystarczy podejść, powiedzieć o co chodzi i wszystko od razu sprostają. Nie ma problemu z wyjazdem przede wszystkim na zawody. Oni do mnie dzwonią z federacji, gdzie ja chcę pojechać, na jaki Puchar Świata. Nie ma tak, że czeka się cały rok, czy będą pieniądze, czy nie będą. Pieniądze, czy drużyna pojedzie, czy jeden zawodnik, to jest ten komfort pracy, że wiesz, że możesz spokojnie zawodniczkę przygotować. Mhm. Jeżdżę na puchary świata, na które ty chcesz, a nie na które możesz, na które ci starszy funduszy. Okay. Czy będą na przysłowiowe tejpy, czy nie będą, czy na fizjoterapeutę będzie, to jest po prostu kosmos. To w takim razie, jakie stoją wyzwania przed trenerem kadry, która od strony właśnie organizacyjnej jest w stanie zapewnić zawodnikom wszystko. W jakim stopniu trener staje na zadaniu, na takim musi stworzyć program i program albo wyjdzie, albo nie. Jeżeli program nie wyjdzie, jesteś trenerem do słabym, mhm. grzecznie mówiąc i tyle. Chcą wyników, chcą medali, wszystko robią, żeby to było. Tylko czekać i pracować. Czyli nie możesz się właśnie tutaj wytłumaczyć tym, że jest za krótki rozbieg, albo że nie ma funduszy na wyjazdy, albo że nie ma stypendiów i tak dalej, nie? Tych wymówek można mnożyć i mnożyć. Nie ma żadnych roszczeń. Nie ma żadnych roszczeń, nie ma żadnych wymówek. Jeżeli wyniku nie będzie, to znaczy, że trener jest niedobry. Znaczy się niedobry, ma zły program, no, ma zły plan, po prostu musi zmienić plan. Okej. Okay. I ile czasu daje ci Federacja Azerska na to, żeby twoje zawodniczki te cele osiągnęły? Młode zawodniczki rocznika 2007-2008, mam czas do Paryża 2024, będą mnie z tego rozliczać. Okej. Okay. Jakie będą medale, finały na poszczególnych już zawodach 2023. Czyli plan czteroletni, pięcioletni. Tak, plan czteroletni, pięcioletni. Dają na to, żeby pokazać, wykazać się, ponieważ chcą wyników i po to tutaj jestem, żeby były medale. Taką dostałem informację. Proste. Na takim poziomie. No, proste, no. Proste odpowiedzi, proste pytania. Seniorka, którą pracuję, ma 24 lata, więc
też lubię takie adrenaliny. Adrenalinę taką brać, gdzie widzisz, że już jest rok czasu do przygotowania, zawodniczka jest zrobiona, ale jeszcze nie tak do końca klocki Lego są poukładane. Więc ja mam tylko rok czasu. No, teraz już generalnie 66 dni do kwalifikacji. Ale widać progres, widać wyniki. Puchar Świata, złoty medal, Uniwersjada, złoty medal. Wszystkie cztery puchary świata, finały, więc i przede wszystkim trudność elementów, układów idzie do góry, więc federacja jest bardzo zadowolona z pracy. Miesiąc miodowy jeszcze się u mnie nie skończył, trwa to już 6 miesięcy, więc na razie odpukać, wszyscy są zadowoleni. Okay. Te dziewczyny, o których mówisz, które celują właśnie w kolejne letnie igrzyska w 2024 w Paryżu, są rocznik 2-7, czyli obecnie mają 12 lat, w Paryżu będą miały lat 17. To jest optymalny wiek dla gimnastyczki? Kiedyś wiek się zmienia teraz. Gimnastyczki 20, 21, 22 mają, dalej trenują, 25 dalej osiągają wyniki. Kiedyś wiek 16 lat zawodniczki kończyły trenować. Teraz 16 lat to można powiedzieć zawodniczka wchodzi dopiero w ten świat seniorski, ponieważ seniorem zostaje się w wieku 16 lat, ale przy takich warunkach, przy takiej sali, przy tym wszystkim, co jest tutaj, seniorka w wieku 16-17 lat, jeżeli osiągnie ten najwyższy pułap swój trenerski, może na tym, co się nauczy w tym wieku, może już bazować przez następne 5 lat. Więc tam już nic nie trzeba dodawać, nic nie trzeba uczyć się, tylko po prostu jazda na rowerze została wykonana i teraz po prostu szlifować tą jazdę, tak można powiedzieć. Więc 17, 21, 21, 24 to jest taki dobry wiek. Idzie do przodu po prostu. Granica wieku idzie do przodu. Może dlatego, że jest więcej po prostu pomocniczych rzeczy do trenowania. Tak mi się wydaje. Okay. Dlatego są dalej przy sporcie, a nie w wieku 17 lat już idą po prostu z różnymi kontuzjami itp. itd. Bo nie wiem, czy ci kiedyś o tym opowiadałem, ale moje badania do pracy magisterskiej traktowały o wczesnej specjalizacji sportowej. I wiemy obecnie, że wczesna specjalizacja sportowa niesie ze sobą wiele negatywnych skutków dla zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego młodych zawodników. W większości dyscyplin rekomenduje się, żeby w młodym wieku jednak próbować różnych dyscyplin i dopiero specjalizować się w wieku 12-13 lat. Natomiast nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, co z takimi dyscyplinami, w którym właśnie ten sukces osiąga się przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, tak jak właśnie w gimnastyce, w łyżwiarstwie figurowym. I zastanawiam się też myśląc o tym, co powiedziałeś, że ten wiek, ta żywotność zawodników w gimnastyce się ciut przesunęła. Czy uważasz, że cały czas ta wczesna specjalizacja sportowa to jest konieczność? I czy zawodniczki, które są starsze albo zaczynają później, mogą w jakiś sposób nadrobić ten czas, który został stracony na etapie wczesnego dzieciństwa? Czas, który zaczyna się w gimnastyce, no to jest 6-7 lat. Jeżeli zawodniczka zacznie w wieku 10 lat, czy tam 11 lat, czy jak mówią tutaj 12, jak mówiłeś, to zawodniczka za 2 lata ma być już juniorem i startować na wysokiej randy mistrzostwach Europy, a 2 lata... Przemek, ale ja tutaj nie mówię o początku, tylko o specjalizacji. Czyli ten początek może być w wieku 6-7 lat, ale wiesz, multisport, tak? Wiele różnych dyscyplin, próbowanie, poszukiwanie. To jest jakby obecna rekomendacja środowiska psychologii sportu dla optymalnego rozwoju psychofizycznego. Oczywiście, no to jeżeli psychofizycznego i dotykanie każdego sportu pod względem zdrowotności, jak najbardziej pod względem pójścia w profesjonalny sport, w gimnastyce nie pójdzie chyba w dobrym kierunku. Zawodniczka 6-7 lat musi zaczynać sport w tym wieku, jeżeli dąży do profesjonalnej kariery. Jeżeli zawodniczka chce tylko złapać dobre nawyki, dobrą koordynację itp. itd., no to jak najbardziej klasy 1-3 do gimnastyki, a reszta potem sportu można wybierać, jak najbardziej się z tym zgadzam. No i właśnie, i teraz moje pytanie jako psychologa jest, czyja to jest decyzja w wieku 6-7 lat? Czy to jest decyzja młodego człowieka, czy to jest decyzja jednak rodzica? Oj, no to już
to jest decyzja, musi być, myślę, wspólna przede wszystkim. Musi być rodzica, musi być dziecko zaprowadzone na gimnastykę do trenera, który na tym się zna, który może obejrzeć to dziecko, czy ono faktycznie może trenować tą gimnastykę, czy nie. Czy ma spełnione pewne kryteria, żeby uprawiać tą gimnastykę. Wiadomo, jak rodzic ma 2,20 m wzrostu, więc wiadomo, że już tej gimnastyki nie będzie uprawiać, bo dziecko jest za wysokie. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej rodzica w tym momencie. Rodzica i po prostu trenera, żeby znaleźć jak najlepszą alternatywę dla dziecka w takim wieku. Mam dwójkę dzieci, 7-9 lat mają. Na gimnastykę akurat ich nie zapisałem, ponieważ byłem w kadrze narodowej. Wiem, jak to ciężka praca, bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo lat i nie wiadomo, co może się stać za około 20 tam lat, gdzie może być, więc sugeruję tą drugą opcję, 3 lata gimnastyki i potem każde sporty jak najbardziej popróbować, gdzie może się rozwijać. Oczywiście, no bo też gimnastyka sportowa daje... Nie, w ogóle tego tak nie odbieram, Przemek, ale też mi się wydaje, że właśnie gimnastyka sportowa jest tutaj świetną bazą do jakiegokolwiek innego sportu później. Jest symetryczna, daje mnóstwo takich motorycznych podstaw do tego, żeby potem pójść gdziekolwiek się chce. Dokładnie. Tam, gdzie zawodniczka może być, nieraz tak się zdarzało u nas w klubie, że zawodniczka, zawodnik był najgorszy, a teraz gra w ekstralidze w piłce ręcznej, więc to nie ma znaczenia, który będzie w gimnastyce w tym najmłodszym wieku, lecz na pewno, gdzie pójdzie do innego sportu, już będzie, można powiedzieć, w tej czołówce. Okay. Będzie przygotowany gibkościowo, koordynacyjnie. No, wszystkie te takie aspekty będzie już miał wytrenowane, więc na pewno to jest na plus, na pewno na plus. Czyli jakby tutaj nie rozwiązałeś wielkiej zagadki wczesnej specjalizacji w sportach estetycznych i na razie nie widać chyba takiego, nie wiem, obejścia tego, żeby zaczynać jednak wcześniej, ale też słuchać dziecka. Myślę, że to jest taki tip z twojej strony, żeby te decyzje były wspólne, żeby rodzic, który ma w domu gimnastykę albo gimnastyczkę, jednak nie cisnął ich w tę stronę tylko dlatego, że już się zaczęło i na przykład to dziecko zaczęło osiągać jakieś sukcesy, być może zostało powołane do jakichś ważnych zawodów. Nie, jak najbardziej. Jeśli tylko przestanie im się ta gimnastyka podobać, czy jakikolwiek inny sport, który uprawia dziecko, sprawdźmy. Nic na siłę. Tak, właśnie, nic na siłę. Sprawdźmy, czy to jest na pewno ta droga, którą to dziecko chce iść. Bo jak najbardziej. Dociskając je, zrobimy mu więcej szkody niż pożytku. Zgadzam się z tym w 100%. Nie zmuszać przede wszystkim, nie karać, nie kazać. Nie. Jeżeli nie, naprawdę nic na siłę, to nie będzie nic z tego dobrego. Nie będzie nic z tego dobrego. Nic na siłę. Rodzice są od wspierania, trenerzy są od trenowania. No, ale trenerzy są też od wspierania. Ja tak jak o tym rozmawialiśmy na samym początku. No, to wsparcie i te właśnie umiejętności psychospołeczne u dorosłych tak naprawdę są tym, co może zawodnika przenieść z miejsca 5 w kraju na Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście. To jest często ten brakujący element, brakujące ogniwo we współpracy między trenerem i zawodnikiem. I teraz właśnie chciałbym do tego nawiązać, bo gimnastyka sportowa, zresztą artystyczna również, ale przede wszystkim gimnastyka sportowa ma swój bardzo silny komponent mentalny. Chciałbym cię zapytać, czego według ciebie potrzebują zawodnicy, żeby móc funkcjonować w gimnastyce sportowej na najwyższym poziomie? Mentalnie? Mentalnie. Już stricte mentalnie. Mentalnie przede wszystkim, tak jak powiedziałem, musi być serce i musi być głowa do tego, co robisz, jeżeli bardzo mocno wierzysz. Już nie mówiąc o tych sportowych aspektach, że jest super zawodnik. Przede wszystkim wiara, wierzyć i pracować na ten cel, który będzie na końcu, który będzie za 2-3 lata. Nie teraz już, tylko w tym ostatecznym czasie będzie gotowy. I nie zniechęcać się, tylko pracować. I tak jak mówię, no musi być serce i musi być głowa przede wszystkim do tej pracy i wiara. Bez wiary
Nie da się. Nie osiągniemy sukcesów. Nie osiągnie sukcesów sportowiec, moim zdaniem. Nieważne, jaki by był świat zewnętrzny, jacy będą ludzie, co tam będą mówić wkoło, że taki zły start zrobił, że to nie pasuje, że to nie. Jeżeli wierzysz mocno i dążysz do tego małymi kroczkami, osiągniesz to. Jak nie osiągniesz, będziesz wiedział, że zrobiłeś wszystko na 100% i twoje sumienie jest czyste. Okej, okay. Czyli serce i głowa. Według ciebie to wrodzone czy wypracowane? Wypracowane oczywiście. Oczywiście, od razu tego człowiek się nie nauczy. To jak nad tym pracować? Jak nad tym pracują, nie wiem, twoje zawodniczki, twoje podopieczne? Ja z moją zawodniczką rozmawiamy często, kiedy idzie przed zawodami, tam 3-4 tygodnie, żeby sobie robiła wizualizację wieczorem startów, zawodów, areny, gdzie będzie stała, co będzie robiła, co jeszcze przed treningami też, przede wszystkim równoważę, bo na 10 cm szerokości, żeby uspokoiła oddech, żeby wszystko to, co z brzucha idzie, te skurcze, żeby były spokojne, żeby potem szło to do głowy. Różne treningi oddechowe, no dużo tego jest. Przede wszystkim medytacja, jak idzie spać, bo włączyła, jeżeli ma problem ze spaniem, włączyła medytację. Wszystko teraz jest na internecie, więc tak jak mówię. No. Masz jakieś konkretne aplikacje albo strony internetowe, które polecasz swoim podopiecznym w kontekście właśnie treningu oddechowego czy medytacji? Ja dostałem to od trenerki niemieckiej, która jest trenerem oraz również mentalnym, teraz zrobiła kurs i podała różne tam ćwiczenia, różne strony, z których można to korzystać i staram się... A możesz się podzielić tymi stronami z naszymi słuchaczami, żeby też mogli zobaczyć, z czego korzystasz? To jest oczywiście, to mam teraz na pendrive, ale na YouTubie korzystam z metody autogenny Schulza, okay. Korzystam z Elżbiety Smolińskiej, tych dwóch osób generalnie okay. Korzystam. Stąd to ja też z tego korzystam, nie ukrywam, że nie, więc jest to pomaga mi jak najbardziej. Super. To ja to odnajdę i oczywiście zamieszczę w notatkach do tego odcinka, tak żeby te osoby, które są zainteresowane choćby treningiem autogennym Schulza, mogły zobaczyć, o co w tym chodzi, przetestować to na sobie i sprawdzić, czy to działa, bo wiemy, że to działa. To działa, jeżeli zawodnik to potrzebuje, jeżeli nie, no to nie próbuje, jak to nie wierzy. No, trzeba uwierzyć w różne takie rzeczy. No, Potęga Podświadomości, na pewno książka moja pierwsza. Polecam. Kolejna książka Obudź sobie olbrzyma. Też polecam. Kolejna książka, bardzo prosta, ona ma 4 umowy. Bardzo prosta książka, ma 120 stron, ale prosto napisane, wszystko to, co korzystam z tego, też pomaga. No. Tak jak mówię, też się uczę dalej, też szukam, gdzie mogę, dzwonię, gdzie mogę o wsparcie, więc tak jak mówię, książki, YouTube, wszystko teraz jest, jeżeli masz telefon, maila, wszystko możesz znaleźć, wystarczy zadzwonić, przede wszystkim nie bać się pytać. Pytać i pytać. Nikt nikomu nie zrobi krzywdy, jak się zapyta o prośbę, o pomoc, gdzie coś znaleźć. Więc to jest też nasz taki problem mentalny, że ludzie boją się pytać. Nasz w ogóle, czy nasz Polaków? Nasz Polaków i tutaj też trenerów spotykam. Mówię, zapytaj się trenerki, idź z Rumunii, powiedz, ile robi tego i tego. Nie, ja się boję. Ale czemu się boję? Przecież one się nie zeszczeli. Więc mają taki, no strach jest po prostu. Taki. To oczywiście moim zdaniem, żeby to tam nie było odebrane. Jasne. Wszyscy nagle boją się pytać. Przestraszeni. Czyli mamy serce, mamy głowę. Tak. Po tej mentalnej stronie gimnastyki, które po swojemu fajnie opisałeś. Przychodzi ci coś jeszcze do głowy, co jest takie ważne dla gimnastyków? Oczywiście. Nie zapominajcie, że jesteście sportowcami 365 dni w roku. Nosicie flagę narodową, czy to Polski, czy Azerbejdżanu, więc jesteście odpowiedzialni za to, jak pracujecie, jak odpoczywacie, jak spędzacie wakacje, więc to trzeba być codziennie. W dzisiejszych czasach trening jest treningiem, ale najważniejsze, co robisz po treningu, jak odpoczywasz, jak korzystasz z fizjoterapeuty, jak się odżywiasz, to jest, mi się wydaje, to jest najważniejsze. Trening zawsze jest sesją treningową, która może się odbyć albo nie odbyć, ale jak odpoczywasz, jak dbasz po prostu o siebie. Więc to jest tylko
365 dni w roku, czy tam 1000 dni, czy tam 1200 dni do igrzysk. Tak. To nie jest całe życie, więc warto spróbować. Zawsze warto Bardzo spróbować. Się cieszę, że to poruszasz i nie jesteś pierwszym trenerem na łamach tego podcastu, który właśnie o tym mówi, bo w 8 odcinku podcastu trener lekkoatletyki Bartek Nowicki powiedział coś takiego, że trening jest zbadany. Wszyscy wiedzą, jak trenują mistrzowie, tylko nikt nie wie, jak mistrzowie odpoczywają, co robią pomiędzy treningami i w jaki sposób się regenerują. Więc o, to mi bardzo miło. Bardzo się cieszę, że też to poruszasz, bo jak ludzie dowiadują się, że jestem psychologiem i pracuję ze sportowcami i zespołami, to przede wszystkim myślą o tym, jak ja ich motywuję. A ja często działam jako taki bufor, żeby nie powiedzieć hamulec ręczny, który ma sprawić, żeby ten zawodnik też zwolnił, przystanął i odnowił się psychicznie i fizycznie po to, żeby znowu mógł trenować i współzawodniczyć na pełnej petardzie. No jak najbardziej, jeżeli ja bym miał teraz takiego trenera mentalnego 10 lat temu, to myślę, że igrzyska w Londynie, w Rio dalej bym był zawodnikiem. Niestety nie było takiej osoby, więc dlatego też nie było aż może takich super wyników. Jeżeli ja bym miał teraz takie środki, to ojej, ale to już było, minęło, więc jestem tu i teraz. Ale na pewno, jeżeli bym trenował i bym miał trenera mentalnego, to by było jeszcze dwukrotnie lepiej. Ja jeszcze, bo pytałem o tą mentalną stronę gimnastyki sportowej i powiedziałeś o bardzo fajnych rzeczach, ale ja chciałbym tutaj dorzucić jeszcze jedno. Ważne nie tylko dla gimnastyka, ale też dla zawodnika każdej innej dyscypliny, ale również dla, myślę, że to jest na tyle uniwersalne, że no każdy człowiek może się nauczyć czegoś z tego przykładu. Jest taki gimnastyk, którego pewnie znasz, być może nawet osobiście, z Brazylii. Nazywa się Diego Matias Hipolito. Ojejku, to jest największy przykład. I to jest mój taki osobisty bohater, bo to jest człowiek, który podchodził do Igrzysk Olimpijskich. Dwa razy się potknął. Trzy razy, tak? Tak. W Pekinie w 2008 i w Londynie w 2012 tak. Upadał podczas swoich rutyn i kończył na dalszych miejscach. Dopiero w 2016 roku, po jakichś tam też perypetiach ze zdrowiem, tam chyba przechodził jakieś operacje, wrócił jeszcze do gimnastyki i dał sobie ostatnią szansę i na swoim terenie w Rio de Janeiro wywalczył srebrny medal bodajże. Srebrny medal. Tak, tak. To jest akurat trafiłeś w dziesiątkę tego zawodnika. I to jest naprawdę tak niesamowity przykład tego, jak te wszystkie cechy, o których mówisz, tak? Cierpliwość, determinacja w dążeniu do celu, może się przełożyć na końcowy sukces, tak? A on od swojego debiutu na medal olimpijski czekał 8 lat. 12 lat. 12, przepraszam. 12. Nawet 12, bo jeszcze ten do cyklu się przygotowywał 4 lata do 2008. Jasne, nie? A współcześnie mam wrażenie, że żyjemy w takiej kulturze instant, że wiesz, że nie wyjdzie mi 3 razy, to już się do tego nie nadaje i porzucam to, tak? A tutaj mamy niesamowity przykład zawodnika, który wytrzymał, który na pewno miał swoje momenty kryzysu, nie wierzę, że nie, ale w ostatecznym rozrachunku dojechał do tego upragnionego podium. Oczywiście. To jest wzór do naśladowania jak najbardziej. Na pierwszej tych 2008 roku był w finale i na ostatniej ścieżce usiadł. Aha. Tak, to już miał medal w ręku. Musiał tylko zrobić ostatni element, na którym się potknął. Okay. No, więc to jest wzór do naśladowania jak najbardziej. Jeśli mi się uda, to postaram się odnaleźć taką kompilację, która pokazuje wszystkie te trzy starty i też zamieścić w notatkach do tego odcinka, bo naprawdę jest to niesamowity przykład tego, jak można czerpać ze swoich niepowodzeń, uczyć się z nich i jednocześnie pozostawać na swojej ścieżce do ustalonego celu. Oczywiście, że tak. Oczywiście, jak najbardziej się z tym zgadzam. W 100%. Słuchaj, Przemek, ostatnia rzecz, którą mam w notatkach i o którą chcę cię zapytać, to filmy sportowe. O tematyce oczywiście gimnastycznej. I sobie wypisałem tutaj takie trzy, które uważam za bardzo ciekawe, też z perspektywy psychologicznej. Jestem ciekawy, czy je znasz i czy możesz jakoś skomentować te tytuły. No, dawaj. Uwaga. Pierwszy film. Spadaj. Po polsku, po angielsku stick it. No, amerykańskiej dziewczynie. Tak.
dream come true, można powiedzieć. Tak, ale to jest film o takiej trochę gimnastyczce, która się buntuje przeciwko systemowi. Tak, tak. Dokładnie. Na ile ten film odzwierciedla rzeczywistość świata gimnastyki sportowej? 30%. Okej, okay, dlaczego tak mało? No jest to bardzo przerysowane, bardzo, bardzo tak zrobione po hollywoodzku. To nie ma tak, że jednego dnia się bunduje, a za 3-4 dni wszystko okej, okay, jedzie na salę, startuje na zawodach i nagle wygrywa. To jest tak, tak trochę zrobione pod to, żeby ludzie to sobie obejrzeli przyjemny rodzinny film. Przyjemny rodzinny film. Mhm. Okej, okay, to drugi film. Zaś negatywnie, no. Ja jest przecież pozytywny jestem. Nie, no to jest, wiesz, ale to jest też musisz być jako w jakiś sposób ocenić tę rzeczywistość. Jeśli film jest przyjemnym, rodzinnym filmem, nie odzwierciedlającym świata gimnastyki, to mi to powiedz. I to jest fajne, że to mówisz. To wcale nie jest jakiś negatyw. Drugi film, który mam na liście, to Historia Gabby Douglas. The Gabby Douglas Story. Bardzo, bardzo, bardzo polecam ten film, bardzo. Super prawdziwy i każda młoda zawodniczka może sobie go obejrzeć, jak to wszystko wyglądało od zera do bohatera. To jest bardzo dobra historia, gdy musiała wyjechać od matki, żeby ćwiczyć w klubie z dobrym trenerem, prosiła go o to. Wszystko się zgadza, wszystko jak najbardziej polecam ten film. I znowu pytam, na ile on odzwierciedla rzeczywistość świata gimnastyki sportowej? No od 1 do 10, na 10 bym dał 10. Okej. Okay. Mimo tego, że jest to oczywiście film fabularny, tak. Też hollywoodzki, prawda, ale jednak bardziej prawdziwy niż rodzinny. Czyli jest to już pokazane na temat konkretnej zawodniczki, jak to wyglądało, to jak najbardziej to kupuję. Okej. Okay. Słuchaj, i ostatni film, który mam tutaj na liście, chronologicznie je ułożyłem, żeby nie było, Over the Limit. Film w reżyserii Marty Prus. To jest polska reżyser, który opowiada o rosyjskiej gimnastyczce Margaricie Mamun. A to teraz było w kinach chyba. Jak się nie to mylę. Jest produkcja... To jest gimnastyka artystyczna. Fińsko-niemiecka, polska, tak. Ona nie jest gimnastyczką sportową, tak. To jest gimnastyka artystyczna. Zgadza się, ale on wyszedł już, sprawdzam, 2018. Tak, to jest historia gimnastyki artystycznej w Rosji, gdzie... Tutaj też jest gimnastyka artystyczna bardzo na wysokim poziomie. Zawodniczki trenują od godziny 8 do godziny 8 wieczorem, więc z przerwą na obiad. To jest, polecam ten film bardzo. To jest już moim zdaniem to jest przekroczenie granic możliwości. Jak sam tytuł wskazuje. To jest przekroczenie wszystkiego, żeby osiągnąć ten sukces. To już jest rosyjska szkoła jazdy. Tak, i też wiem, że tam znaczącym wątkiem tego filmu jest właśnie relacja tej zawodniczki z trenerami. Jeżeli to można nazwać relacją, ale tak, jest relacja. Która jest trudna, no jest to trudna relacja, zawsze relacja, ale na pewno warto zobaczyć i sprawdzić, jakie nie tylko fizyczne, ale też psychiczne koszty może nieść za sobą uprawianie wyczynowego sportu w takim wymiarze. Nie tak, no ja tą stroną nie idę i nie zamierzam nigdy iść. To jest moja inna bajka, to jest nie mój świat. Ale też twój przykład pokazuje, Przemek, to, że nie trzeba iść właśnie taką ścieżką trenera zamordysty, żeby osiągnąć ten upragniony sukces, że relacja, pozytywna relacja na linii trener-zawodnik może iść w parze z sukcesami sportowymi. No oczywiście, że tak. No ja, tak jak mówię, nie idę tą drogą. Ta moja droga, którą każdy trener wiadomo ma swoją wizję, jest dobra, ona działa. Ten program, plan treningowy działa, podejście do zawodnika spokojnie, pozytywnie też działa. Wiadomo, że kiedyś 7 miesięcy wydobycie się skończy na sali, ale to i tak dalej jest w aspekcie, idziemy pozytywnym, nie negatywnym. Nie wyszło zawody, okej, ale zobacz, co zrobiłaś takiego, co mogła wyciągnąć, tego, co ci nie wyszło, zapisz w kalendarzu, żeby potem było lepiej na następny zawód. Mhm. Więc to ja negatywną drogą rosyjską i tych wszystkich tamtych kierunków nie zwracam uwagi na to. Nie kupuję tego i nigdy tego nie będę kupował. Nie pracuję tak, nie będę tak pracował. Może dlatego jesteś trenerskim diamentem w Azerbejdżanie, tak? Bo pokazujesz tę alternatywną drogę do sukcesu. Można tak powiedzieć, że jestem jedyną tutaj osobą taką, która tak troszeczkę inaczej patrzy. Ale tak mówię, nie jestem diamentem, ja tylko pomagam zawodniczkom, żeby były jak najlepsze i tyle.
nie uważam się tam jakimś nie wiadomo kim. Po prostu pomagam mu. Ja mówię, I'm only cleaning. Ja to tylko sprzątam, tak? Masz jakąś swoją rekomendację filmową? Bo zawsze staram się wrzucić słuchaczom podcastu jakieś rekomendacje filmowe. Ja dałem 3 od siebie. Masz jakiś film gimnastyczny, którego nie podałem, który według ciebie warto obejrzeć? Oczywiście Gladiator. Będzie. Żebyś się nie zdziwił za jeszcze. Jest jeszcze jeden film, ale zapomniałem o gimnastyce, o chłopaku, który miał ciężką kontuzję kolana. Doszedł do niego przez właśnie głową mentalną. Niby ktoś to tam... jest Siła spokoju. Oczywiście, że tak. Siła spokoju. The Way of the Peaceful Warrior po angielsku. Tak. To ten film jest tam dużo mentalnej strony, gdzie naprawdę każdy sportowiec może coś sobie tam wybrać swojego. Oczywiście nie musi wszystkiego. Tylko każdy wybiera to, co kupuje i to, co chce. Nie wszystko. Okej. Okay. Więc ten film. No, gimnastycznych takich filmów nie ma. Nie ma dużo, więc tak mówię, Gladiator to jest jeden z najlepszych, który zawsze trzeba obejrzeć przed ważną imprezą. Okay. Nie, no tak mówię, dużo jest sportowych filmów, które warto oglądać, gdzie są na prawdziwej historii, bo to naprawdę uczy i zawsze można coś wyciągnąć z tego. Okej, okay. Zamykające pytanie, Przemek. Mam nadzieję, że nie okaże się ono otwierające, ale w dwóch zdaniach. Czego zwykły śmiertelnik może nauczyć się od gimnastyki i gimnastyków? Cierpliwości i wytrwałości. Dążeniu do swoich celów. I tyle. Fantastycznie. Myślę, że te przykłady, o których ty mówiłeś, przykład Diego Hipolito, na którego ja się powołałem, gimnastyka jest naprawdę pełna tego typu historii. Jeśli ktoś się zagłębi wystarczająco mocno w ten temat, to znajdzie ich bardzo, bardzo dużo. Być może nawet na swoim podwórku, gdziekolwiek słucha tego podcastu. Oczywiście zgadzam się z tobą jak najbardziej. Przemek, bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Poświęciłeś trochę swojego azerskiego czasu pomiędzy obowiązkami treningowymi. Porozmawiałeś ze mną o gimnastyce sportowej. Tobie życzę sukcesów tych sportowych i tych relacyjnych w pracy z zawodnikami. Do zobaczenia w Polsce, na Śląsku, a może gdzieś na świecie w trakcie zawodów. Również jest mi bardzo miło za zaproszenie, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że ten podcast się spodoba troszeczkę. Dziękuję bardzo. Jestem więcej niż pewny, że tak. Dobrego dnia życzę i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki bardzo, cześć. Cześć, cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Niebawem nagrywam kolejne. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych odcinków, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję lub po prostu zachęcisz znajomego, żeby sprawdził tę audycję. Chcąc być na bieżąco z moimi innymi działaniami, zapraszam na stronę internetową www.głowarządzi.pl, pisane oczywiście bez polskich znaków, oraz do mediów społecznościowych na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. Do zobaczenia lub usłyszenia.